Hejo kochani, siemka. Dzisiaj szybki, nieszybki live, mamy godzinę i dwa torty do skończenia. Więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Co? Nie ma powiadomienia. Może musisz na nowo to uaktywnić. Czy ktoś z Was miał powiadomienie o tym, że się live zaczął? Bo właśnie Paulina u siebie sprawdza i niestety nie ma powiadomień. Będziemy dzisiaj robić tort z Arianą Grande. Czy mamy te jakieś Ariana tort? Tak. Jest info, że było powiadomienie. To może musisz jeszcze raz sobie to kliknąć. Nie wiem. A może później przyjdzie z opóźnieniem. Chyba czasami też z opóźnieniem przychodzą. W sumie sama nie wiem. Dobra, i najpierw sobie skończymy ozdoby robić. Wycięłam takie. Czy mam te jakieś Ariana tort? Bo chcę Wam pokazać, co będziemy dawać na tort, bo taką też dostałam inspirację. Jeszcze tutaj jedną. Takie rzeczy to zrobimy na grubszym jakby tym masie cukrowej, żeby można było to wbić w formie toperów na górze tortu. Tort ogólnie ma być różowy, z Arianą, tutaj jest kawałek Ariany w folii. To przyklejemy na wierzch, na górę damy rozetki, lody, makaroniki i właśnie te toperki. W sumie lodów nie wiem, czy są już tak zrobione. Nie. W sumie miało być 5 makaronów na pewno. A są te makaroniki z tym kartem malinowym? Dobra, to poproszę. Będę robić tort z Arianą Grande. O, jest jakaś fanka Ariany. Dobra. To tak, najpierw musimy sobie tą na masie cukrowej przykleić te pierdółki, żeby móc to wbić jakby w tort w formie toperu. Chcesz jeszcze? Końcówkę? Ja dziś robię tort urodzinowy, no to powodzenia. Mam nadzieję, że Ci wyjdzie tak jak chcesz, żeby Ci wyszło. Zaśniesz zaraz na stojąco. Nie wiem, nie jestem śpiąca. Nie planuję. Co robię? Będziemy robić ozdoby na tort z Arianą Grande. Tak, muszę sobie to trochę grubsze zostawić, żeby mi się to utrzymało. Także myślę, że tyle. I teraz tak, jak mam wydruki z masy cukrowej porobione, to te wydruki są zazwyczaj na takiej folii przeźroczystej. Ta folia jest tutaj, więc tą folię trzeba ściągnąć. I jak to ściągniemy, no to przyklejamy tutaj. I teraz albo można to wyciąć nożem dookoła, a ja zazwyczaj wycinam to nożyczkami. Nie wiem, najlepiej mi się to nożyczkami wycina. Tutaj mam jeszcze inne. To też doklejam. To chyba nowe perfumy Ariany, nie? Jaka dekoracja tortu o smaku słonyka? Wiecie co, ja nigdy nie dopasowuję dekoracji pod smak tortu. Znaczy się, no jeżeli ktoś chce, no to spoko, ale zazwyczaj bardziej się patrzy na to, na jaką okazję jest tort, a nie jaki ma smak. Się robi pod dekorację, pod bardziej osobę. No chyba, że ma być tort po prostu wyglądać. Jeżeli miałabym robić pod dekorację pod smak, no to zrobiłabym taki brązowy, mocno czekoladowy z drinkiem z karmelu i z dużą ilością słodyczy, które na przykład mają karmel. To myślę, żeby było spoko. Pozdrawiam Julię. Okej, tutaj jeszcze to naklejam. I to serduszko muszę jeszcze nakleić, ale to sobie tutaj za cienko wywałkowałam, więc muszę to zrobić, muszę jeszcze raz wywałkować. Tutaj jak Wam mówiłam, można to zrobić albo nożem, albo nożyczkami. Ja zacznę nożem, możliwe, że skończę nożyczkami, ale jeszcze zobaczymy. W sumie nawet idzie szybko nożem. Więc chyba na tym zostaniemy. Widać, co ja robię? Widać. Dobra. To wysyłam. Wysyłam, Boże. Wycinam. Okej, jedno mamy. To za niedługo zrobimy tak, że tutaj wbiję jakby wykałaczki. To. Dzięki czemu to nam będziemy mieć to w formie tuperku.
Co będę dzisiaj robiła na live? Będę kończyła dwa torty. Na wieczór panieński i właśnie tort z Arianą Grande. Tutaj już mam z wczoraj ozdobę. Na ten napis tutaj jest, na ten na wieczór panieński. Także to sobie powycinam, niech nam to schnie i będziemy... W sumie otynkowany jest już drugą warstwą, także będziemy tylko go zdobić. Także chyba najlepsze. Ludzie przecież macie czyste ręce bez przesady. O Boże, co znowu? Co wam chodzi? Przecież to mam rękawiczki tak w ogóle. Nie wiem, jaka dekoracja zrobić. To zależy, co lubi twoja siostra. Jeżeli lubisz słodycze, no to na przykład słodycze, jeżeli lubi kwiaty, no to możesz dać kwiaty. Tylko warto pamiętać, żeby je odpowiednio zabezpieczyć. W ogóle tak zauważam, że czasami te live'y są takie, że ci ludzie jacyś są tacy normalni. A czasami chyba rano to są te osoby, które... Znaczy nie, no dobra, bo to nie jest zależność, ale jakoś tak po południu... Nie wiem, może każdy zmęczony po pracy i wtedy ma mniej siły na przyczepianie się, sama nie wiem. Ile musi snuć to przed ułożeniem na tort? Wiecie co, no u mnie za długo nie będzie sechu, bo nie ma na to czasu, tylko bardziej go wzmocnimy po prostu, przyczepiając. Ale najlepiej to by było sobie dzień wcześniej zrobić, to wtedy nam ta masa już podeschnie fajnie i się bez problemu to utrzyma. Dobra, mamy drugi. Ludzie są wstrętni. Nie wszyscy, ale rzeczywiście duża część. Niestety tak. Jaki będzie smak tortu? A nie wiem jeszcze. Co robię, czy to jest jedalne? Tak, to jest masa cukrowa. Więc jak najbardziej jest jadalna. U mnie masa saracina dosyć szybko schnie. Tak, no w sumie ja też ją mam. Rzeczywiście. No ja wczoraj jak robiłam napis na tort, no to on już jest sztywny. Także mówię, ten dzień wcześniej to w zupełności, aczkolwiek no, ja robię dzisiaj i tak będę dzisiaj nakładała na tort. Coś w witrynce. Więc tak, dzisiaj będą drożdżówki, te co w tamtym tygodniu, czyli drożdżówki z rabarbarem, z kruszonką, z truskawkami i z polewą, może jak to się nazywa, z lukrem, tak, zapomniałam tego słowa, z lukrem, cupcake'i, brownie z kremem z białej czekolady, na to będą jeszcze owoce. Będzie nowy sernik, sernik będzie na freclowym spodzie z kawałkami krówek, i w polewie z kardu mango. Makaroniki będą z kardem z malin chyba, nie? I z białą czekoladą? Tak. Co tam? A, tarta, obiecana tarta Dame, którą obiecałam komuś tutaj w komentarzach. Tarta Mars i tort będzie na kawałki, tak w ogóle jeszcze. Jaki lubisz najbardziej tort? Lubisz swój. Ile mniej więcej godzin pracuję? No to różnie zależy od tygodnia. Ale na pewno nie wychodzi 8 godzin dziennie. Tylko więcej. Czy sernik baklawa jest, będzie w jakimś e-booku? Może będzie, ale na razie nie ma. To jest sernik, który jest w ogóle bardzo, bardzo pracochłonny, ale jest pyszny. Naprawdę jest. Tosem. Znaczy no, zależy kto co lubi. Ulubione do robienia. Pauliny ulubione do robienia. Właśnie go serio długo robi. Superdliwy. W ogóle jak my pieczemy serniki tam około 40-50, no do godziny max, to ten się piecze półtorej godziny. No ale też jest smak inny, wszystko inne. Chcesz wyciągać? To coś do tyle jest tak głośno, bo pieczemy spodzie do tarta lety. Wchodzą pieca.
gdzie zamówić tort? No torty się u mnie zamawia. Trzeba do mnie napisać na Messengerze lub SMS. Mogę wyłączyć, czy jeszcze coś będziesz robić? Będzie ciszej. No i tak się zamawia. Dobra, i ostatnie serduszko i zaraz będziemy to zdobyć. Czy kocham swoich fanów? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. A czy moi fani mnie kochają? Jak pani kleje opłatek na masę? To nie jest opłatek, tylko wydruk z masy cukrowej, więc wydruk na masie cukrowej. Czyli jest to po prostu taka sprasowana masa cukrowa. Jak kleję, no po prostu ściągam folię i przyklejam. Czy trzeba to dawać na klej? Można dać, ale z tego co zauważyłam, nie ma takiej potrzeby. Więc tak też przechodzi bez problemu. Także polecam ten sposób. I też nam nic nie odstaje, nic się z tym raczej... Znaczy przynajmniej na razie nic mi się z tym nie stało. Wystarczy to przyłożyć. I jest. Gdzie przyjechać po tort? Do mnie do pracowni, do Katowic. W Katowicach mam pracownię tortów artystycznych. I tutaj są też odbiory. Dobra, wycinam ostatnie serducho. Makarons już mam. Dobra, to najpierw zaczniemy ten tort z Arianą Grande. Robimy najpierw, czy na wieczór panieński, który chcecie pierwszy robić? Kurczę, światło mi bali w oczy. Jak nazywa się mój fandom? Ciosteczka. Jakoś tak to było, ciosteczka. W sumie dawno już mnie o to nikt nie pytał. Ariana, Ari, na wieczór. Panieński. Chyba pół na pół jest. Teraz będziemy robić wyliczankę. Wieczór. Na wieczór panieński. Więcej na wieczór jest, kochani. No to zaczynamy od wieczoru pańskiego, ale w sumie to dobrze, bo nam w międzyczasie się tutaj zrobi przyschnie nam to, więc będzie łatwiej to wbić. Jedynie co, to mam jeszcze. Aha, jeszcze jedno muszę. Dobra, sorki, jeszcze jedno muszę. Tutaj mam przygotowane. Nie zauważyłam tego. I tutaj do wieczoru panieńskiego będzie tak na boku takie coś, tak sobie wymyśliłam, że będą takie buty przyklejone będą kwiaty, będą makaroniki i ten napis Bright to be. I właśnie nie wiem, czy to zrobić na grubszej masie, ale chyba nie ma potrzeby. Zostawiam to tak. Także to później wyłożę. Niektórzy kleją, tak jak kleją do tortu, to jeszcze kleją to na masę cukrową. Nie wiem po co, znaczy wiem po co, bo czasami lubi się ta masa tak jakby odchodzić od tortu. Jak się przyklei na dodatkowej masie, to już nie. Ari, czyli jednak Ari chcecie? Gdzie kupić ten obrazek na masie? Ja sobie robię je sama, ale to w Cake Decor oni mają też to. W Cake Decor w ogóle macie promkę dalej na topery, 10% 2 czerwca. Muszę wrzucić w ogóle na Insta, bo tam wrzucałam ostatnio. Na ciostek 10% chyba jest na takie hasło. Więc w razie czego, jak ktoś chce zamówić, to polecam. Ariana Panieński. No dobra, czekajcie, dotnę tylko to i się będziemy zastanawiać. No ale w sumie to by było lepiej poczekać z tym, bo nam, mówię, przyschnie to przynajmniej te toperki. Także zacznijmy od tego na wieczór panieński. Co by na to? Widzę, że młodsza widownia chce z Ari. A starsza na wieczór panieński. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze będę musiała sobie, tam mam masę ubitą, muszę sobie tylko, bo obydwa będą torty różowe. Także to sobie zaraz zabarwię. Dobra, i to nam już się tutaj suszy. Stało trochę masy cukrowej. Panieński. No, zrobimy, zaczniemy od panieńskiego. Tylko musicie chwilkę poczekać, bo muszę sobie zabarwić masę cukrową, a mam po drugiej stronie pracowni mikser. Więc muszę to tylko sobie zabarwić. To poczekajcie, co nie? Zaraz będę z powrotem z miską. Thank you.
zaczynamy od tego na wieczór paliński. To jest dosyć to słońce takie mocne. Mam nadzieję, że mi tortu nie będzie stapiać. Okej, okay, tak. Na razie wygląda to tak, także bez większego szału. I zaraz to będziemy tutaj wykańczać. Najpierw sobie zetniemy ostry kańcik. Mam wymieszaną, a więc teraz tak. Jak barwię masę cukrową, w jaki sposób? Po prostu dodaję do niej barwnika spożywczego. Głównie polecam, że jest kolor żela. I mieszam. Barwia masy będzie jednolite. No chyba, że nie chcemy jednolitego, no to wtedy nie na jednolite. Kurczę, słońce mi tu razi mi w oczy. Odbija się od skropki. No ja sobie ścinam tak kancik, że po prostu jak mam tutaj do góry te rogi, jak one mi się stwardnieją, no to je po prostu ścinam. I trzeba uważać, bo jak nam się za bardzo zetnie, to nam się zrobi taka jakby dziura, więc lepiej powolutku, po trochu, ale żeby tego nie ściąć, bo szkoda pracy. Dobra, idę to wyrzucić. Dobra, i ścinamy dalej. Okej, okay. I zaraz to jeszcze wyrównamy. Na jaką okazję robię tort? Na wieczór panieński jest ten. No dobra, i teraz jak mamy to tak ścięte, to teraz, żeby jeszcze to mega wyrównać, to wystarczy, że takie coś zrobimy. I zobaczcie, jaki ten kancik ostry jest ostry. Tutaj nadmiar też sobie z podkładu zbieram. No i jest zebrane. Teraz sobie jeszcze podkład wyczyścimy, bo ja zawsze czyszczę przed zdobieniem, bo później, wiecie, nałożymy gdzieś jakąś rozetę czy coś. I niestety będzie ciężko doczyścić. Dobra. Przestawię troszeczkę tutaj ten chyba tort, bo mnie oślepia i nie widzę nawet tego, co piszecie. No tak, tak, tak. Parę rzeczy się tu zaczepił. I zrobimy tak. Będzie musisz uważać, bo mi tutaj masło spadło. I dobra. Nadal mi oślepia, ale przynajmniej nie grzeje w tort. Tak lepiej. Ok, i teraz sobie tylko jeszcze czyszczę podkład, tak jak Wam mówiłam. Dziękuję. I możemy zaczynać go zdobić. Jeszcze muszę tylko sobie wypełnić worek. Ja właśnie wiem, że różne są metody. Niektórzy czyszczą podkład od razu po nałożeniu tynku, jeszcze jak taki ciepły. Ja odradzam ogólnie to, dlatego że tak jak na szkoleniach, zawsze jak mi wtedy czyszczą, to włożą palec w podkład. A jak już mamy ten tynk twardy, no to możemy tutaj dosunąć do samego końca i nic się nie dzieje. Także moim zdaniem ta opcja jest lepsza. Tutaj krem, którym będziemy zdobić. Muszę sobie przynieść jeszcze kwiaty i makaroniki.
Ale jeszcze zanim to zrobimy, to Wam pokażę, jak tutaj go nanoszę. Tynk to jest masło plus mleko skondensowane. Jak robię tynk, ubijam masło i do masła dodaję mleko. I już. I jest. Ok, i teraz o, fajnie, że mam dziurę w rękawiczce. Gdzie będziesz, to są twoje rękawiczki chyba? Masz wrażenie, że moje? No chyba tak. Nie wiem. No kosztuje taki tort, jak chcecie ceny znać tortów, to sobie obczajcie moją stronę internetową, tam macie wszystko. Możecie zobaczyć. Jestem z Katowic. Znaczy mieszkam w Katowicach. Ewina, przydałby ci się moderator tutaj. Ewina, jak masz czas, to możesz... Zaraz Paulinę zrobię moderatorem. No coś tutaj się dzieje, nie wiem, nie widzę na razie żadnych takich chamskich, więc nie wiem w sumie o co chodzi, kurde mam, nie umiem włożyć te rękawiczki, mam nadzieję, że zaraz ją docisnę. Dobra i słuchajcie, teraz tak, potrzebuję folię spożywczą, którą mam tutaj i na tą folię nakładamy trochę ten kremu. Moja strona nazywa się Tortowe Ciocho i link jest w biogramie tutaj na TikToku i na Insta też. I na Insta Was też serdecznie zapraszam. Tam w sumie jak macie jakieś takie pytania związane z pracownią, to wczoraj dawałam odpowiedzi. Jeszcze tam mi sporo zostało, na wszystko na pewno nie zdążę odpowiedzieć, ale dzisiaj jeszcze będę odpowiadać. To też możecie zadać, jak coś Was interesuje. Nie muszą być tylko związane z pracownią, no ale jak Was takie interesują, no to zapraszam. Dobra, i teraz tak, jak mam tutaj ten krem, to ja go przekładam sobie na tą folię spożywczą. Śmiesz się? Nie, oglądam. Paulina ogląda live'a, zaraz będzie banować tutaj niegrzecznych ludzi. Także trzeba się powstrzymywać. Nadmuchaj rękawiczkę przed nałożeniem. Nie, bo kurczę, wtedy ta para wodna tam wchodzi. Wiem, że teoretycznie by ten, ale jakoś mnie to tak brzydzi. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy ten krem, zwijamy sobie, widać co ja robię, coś tam widać. Cukierasa. I tutaj z dwóch stron mamy zamknięcie. I teraz tak. Ale później jest maksymalnie. O rany, Paulina mi tutaj pokazuje ten, bo live ogląda obok. Nie, no popatrzcie, dzisiaj mnie te rękawiczki coś nie lubią. Muszę znowu wymienić. Wezmę tę i tą. Muszę jeszcze raz wymienić rękawiczkę. Tak swoją drogą, jak to jest z tymi rękawiczkami, czy muszą być, czy nie muszą być. A więc rękawiczki nie musi być jak najbardziej, może być, po prostu wystarcza czysta ręka. Rękawiczki, ja w sumie używam rękawiczek, dlatego że podczas pracy, szczególnie z takimi tynkami, które są tłuste, te ręce muszą być cały czas myte i po prostu przez detergenty mi się zaczęły strasznie ten, takie wiecie, szorstkie ręce robić. Ja dlatego używam rękawiczek. Ale nie dlatego, że jest taka potrzeba, bo wiecie, no nawet jeżeli ktoś założy rękawiczkę, to nigdy nie wiecie, co na tej rękawiczce jest. Także rękawiczka nie jest wyznacznikiem czystości. Pamiętajcie o tym. Czy robię piętrowe? Oczywiście, że tak. No dobra, i teraz wkładam sobie adapter tutaj do worka cukierniczego. Muszę jeszcze bardziej go podciąć. Lepiej zawsze za mało obciąć i dociąć niż za duże, bo wtedy nam przejdzie i mamy po worku. Ja sobie nakładam teraz tylko 1M. I teraz tak, zastanowię się, jakie ozdoby. Na pewno tak, muszę dać tutaj makaroniki i kwiaty. Kwiaty tam mam przygotowane, już zabezpieczone. Mam tutaj napis i tutaj mam te buciki, które chciałam dać. I te buciki... Zrobimy chyba tak, że dam je sobie tutaj tak jakby na boku, w tym miejscu,
A ten napis, może tutaj tak na boku bym wtedy dała. I to tu. Już to przykleję do tego. Widzicie. Tak zrobimy. Tak, i to mogę bezpośrednio w tynk. Aczkolwiek tutaj będę musiała to przykleić trochę chyba na tynku, dlatego że masa jest wyschnięta. Gdyby masa była jeszcze taka. O, dzięki. Gdyby masa była miękka, to bez problemu by się przyczepiła. A tak, to trochę może być problem. Po pieczeniu robi się płaski. Nie mam pojęcia. A robisz z mojego przepisu? Czy z jakiegoś cudzego? Bo to wiesz, ja nie znam cudzych przepisów. Czym zabezpieczam kwiaty? Woskiem spożywczym, zwanym też woskiem cerowarskim. Bardzo polecam, bardzo szczelnie nam kwiat zabezpiecza, plus jest to bardzo szybkie, bo tylko wystarczy podgrzać ten wosk, wsadzić i wyciągamy i praktycznie to jest od razu już gotowe. Z mamy przepisu, no to ja nie wiem, jaki tam masz przepis mamy. Mamy zapytać. Dobra, i tutaj tak, naklejam sobie te buciki, żeby był taki dodatek babski. Tam nie chcieli żadnych nieładnych, że tak powiem, dodatków, więc taki elegancki na wieczór panieński. Czy ten worek super do ciasta parzonego? Czy ten worek super? Znaczy super, ogólnie te worki są bardzo trwałe, więc jak najbardziej z tego ciasto parzone wyciśniecie. No, polecam. I teraz tak, jak sobie tego cukierasa zrobiliśmy, to z jednego końca trzeba odciąć końcówkę i tam, gdzie odcięliśmy tą końcówkę, no to wkładamy do wora, żeby nam to jakoś miało wyjść, a tutaj jest zakręcone, żeby właśnie nie wyłaziło. No i tutaj sobie porobimy takie jakieś zawijaski. Falbaneczki, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Schowaj nożyczki. Wiecie co, ja te live'y takie robię już od około ponad roku i zawsze pokazuję nożyczki, nóż i spirytus. I wiem, że teoretycznie jest to zabronione, ale schowałam. Dzięki za ten, ale w sumie nie było nigdy ten. Nie było problemu, no. Więc wydaje mi się, że spoko, że to też zależy kto co robi tymi nożyczkami, nie? Ja to w sumie tylko pokazuję, więc to chyba nie jest takie złe. Tutaj zrobimy takie ozdoby i na te ozdoby, które damy tutaj na górze, dodamy właśnie kwiaty i makaroniki. Nie wiem, czy coś tutaj na boku też dawać, chyba też coś dodamy. I na pewno beziki dodamy, makaronsy, posypki. No to jeszcze będziecie najwyżej mówić, co tam dodawać. Zależy, czy ktoś zgłosi. Wiecie co, ja kiedyś zgłosiłam live'a, na którym typ siedział i ten ktoś dosyć, że pił alkohol, to dobra, tylko że tak już przesadnie pił ten alkohol i chciał sobie rozwalać butelkę na głowie. I ta jego jakaś tam, nie wiem, dziewczyna, konkubina, czy jak to się nazywa, tam próbowała go powstrzymać, ale on cały czas tak ten. I ludzie go jeszcze podjudzali. No i nie zablokowali tego, więc jeżeli za nożyczki, którym sobie pokazuję, jak tutaj trzeba to wszystko ogarnąć, no to by było trochę, nie wiem, kiepskie. Dobra, przetrę sobie tylko tutaj. Facet robił fekalia do wiadra. Jezus, naprawdę takie rzeczy ludzie pokazują. Masakra, to trzeba mieć w głowie. I mam nadzieję, że zablokowali. Nie wiem, ludzie są naprawdę mega ohydni. Okej, i teraz jeszcze dodam sobie ozdoby drugą tylką. Tą drugą tylką jest chyba 8B, bo nie wiem, gdzieś mi się 6B straciła. Więc 8B. 8B też jest dobra do eklerów. Czy mam psa? Tak, mam nawet dwa psy. Nazywają się Coca i Cola. Coca-Cola. Najlepsze jest to, że Coca już mieliśmy. Ktoś tutaj do nas idzie. Pójdziesz? Wolno otworzyć? Dobra, musimy. Tak, idziesz? Dobra. Pominajcie otworzyć. Tutaj ktoś do nas przyszedł. Dobra.
Dobra. To sekunda. Dzień dobry. Dzień dobry. Już dajesz ten czarny, nie? Tak, tak. Takie sobie zawieski tutaj porobimy. Ok, i teraz idę po. Tutaj miały być makaronsy. Tam mamy. I kwiaty. To najpierw sobie powbijam makaroniki. Słuchajcie, mam makaroniki różowe i białe. Czy dawać różowe i białe? Czy tylko różowe, czy tylko białe? Jak uważacie? Czy podam sobie na blisko? Jest gdzieś w moich TikTokach. Starych, bo starych, ale gdzieś tam jest, to znajdziecie. Obydwa. Różowe i białe. Ok. Jak zgodnie. No to dobra, biorę. Trzy, cztery, pięć. Dobra. Mam tutaj makaronsy i teraz tak. Ustawiamy je tutaj. Damy białego. Czekajcie, jeszcze tutaj na tą stronę też. Takie wielkie te makaronsy są. Ale to w sumie dobrze chyba, nie? Starczy ci 18 rąk? Powinnam starczyć, no dziękuję. I co, i tutaj bym jednego dała na boku, koło butów. A tutaj jeszcze powbijamy kwiaty. I damy beziki. Jakie to było pytanie? Na jaką okazję? Na wieczór panieński. Tutaj macie info. Jak często i o której live'y są? Nie mam żadnych takich konkretnych godzin live'ów. Po prostu jak mam czas, to staram się zrobić. Różnie to wychodzi i ten. A tutaj już wcześniej sobie zabezpieczałam te kwiaty tym woskiem spożywczym. No i zobaczcie. Jak takim czymś zabezpieczacie, to jest tylko chwila zanurzenie i patrzcie, cały jakby kwiat jest tym woskiem oblepiony. Także to jest mega spoko i polecam Wam bardzo ten sposób. Nazywa się to wosk spożywczy. Jak się Paulinie chce, ją ładnie poprosicie, to może przyniesie i Wam pokażę, jak wygląda. Jaki smak tortu? Oj, nie pamiętam. A nie, dobra, mam tutaj numer 8, czyli to jest marakuja, maliny i mleczna czekolada. Idzie Paulina. Dobra, i tutaj jeszcze zrobię takie trzy kleksiki, bo aż się proszą. Albo więcej nawet, tak żeby to się tutaj łączyło z tym, co... Tak to wygląda.
To jest inaczej wosk serowarski. Jest to właśnie wosk, który fajnie się ten roztapiacie i on wystarcza na bardzo długo. U nas jest Psi Patrol. Wow. Dlaczego zabezpiecza się kwiaty? No bo kwiaty, które kupujemy, bo tak, jeżeli byśmy kupili kwiaty z hodowli, której kwiaty są przeznaczone do jedzenia, to okej. Ale w momencie, jeżeli kupimy w kwiaciarni, bo takie kwiaty, które są przeznaczone do jedzenia, to nie jest taka prosta sprawa kupić i zazwyczaj to są tylko takie bratki albo coś w tym stylu, żeby dać, nie wiem, jako ozdobę. A takie, coś takiego to ciężko dostać, ja w sumie nie widziałam. Dlatego musimy to zabezpieczyć, no bo no nie jest to teoretycznie przeznaczone do jedzenia, nie? Czy będzie brokat? No jasne, że będzie. O nie. Dobra, wiecie co zrobiłam? Dałam sobie za dużą tą głowę, bo mam dwie, dlatego mi to wypadło. Jeszcze raz i mniejszą zaciskam. Jaki tynk? Masło plus mleko skondensowane. Dobra, i tutaj sobie jeszcze takie rozetki porobię, żeby to się tak fajnie złożyło. Okej, okay, jeszcze czy tutaj. Nie, chyba tyle wystarczy. Co wy na to? Taki paseczek wystarczy, jeszcze tutaj dodam te takie, ale już bym chyba tutaj tego nigdzie nie dodawała. Nie? To wystarczy ta ilość. Widziałam makaroniki, które piecze Weni Andro. Nie wiem, kto to jest. Skąd czerpiesz inspirację na torty? Głównie staram się już na ten moment czerpać jakby tylko ze swoich upodobań i nie jak najmniej profili obserwować, które robią torty, żeby nie wpadać w takie właśnie, że mój jest taki czy siaki, tylko właśnie, żeby mieć ten swój styl głównie. Ale taką moją ulubioną, największą inspiracją związaną z cukiernictwem jest Nina Gutkowa. Niestety swoje cukiernie ma w Rosji, także jedno z moich marzeń, z którym było to, żeby tam pojechać, póki co na pewno nie będzie spełnione. Dobra. Ok. Jeszcze aż się tutaj prosi ten jeden. Okej, okay. I coś takiego, więc tutaj jakby jest ten środek, tutaj jeszcze dodamy kwiaty, bo mam ich trochę. I też te kwiaty tutaj powciskamy to. Żeby się to tak ładnie skomponowało. I żeby wszystko do siebie pasowało. Skąd mam te białe końcówki do kremu? Słuchajcie, to jest adapter i te adaptery, no ja mam kupione tutaj akurat nie na miejscu w Katowicach w Sweet Decorze, ale w internecie też znajdziecie i fajne jest to, że ja kupiłam takie, które mają dwa jakby otwory, czyli jest to, że możecie dwie różne rodzaje wielkości tylek tutaj dawać. Tak jakby ona się składa, ten adapter z trzech części, jest fantastyczny i Sweet Decor wysyła też. Także jak sobie tam zamówicie, no to nie powinien być problem. Dobra, jeszcze sobie tutaj wbijam takie mniejsze. I tutaj się aż jeden prosi o wbicie i malutki do tego. Dobra, i tak będzie ten przód wyglądał. I jeszcze tutaj damy te kwiaty między to, żeby też już je zużyć, bo i tak nie mam co z nimi zrobić, ale miał być kwiatowy, więc aha, tutaj sobie za długi ucięłam, to nie będę go wbijać. Tutaj. Śliczności. Cieszę się, że się Wam podoba. Zaraz tutaj dodamy resztę. I jeszcze kilka dam tutaj na boku. Takie malutkie mi zostały w tym miejscu. I myślę, że
Wystarczy. Takie malutkie i ten jeden dam jeszcze tutaj między te. Bo tak coś się prosiło. Dobra, słuchajcie, mamy takie coś. I teraz, co dalej? Napis jest, buciki są, kwiaty są, makaroniki są. Na pewno jakaś posypka tutaj musi wejść, prawda? Musimy ją tutaj dać. Tylko, czy jeszcze coś, aha, jeszcze z większych takich rzeczy dodam tutaj beziki. Mam ich sporo, jest w czym wybierać. Podstawki do tortu zamawiam w Cake Decor. I też tam ich często oznaczam na Insta, więc zapraszam Was na Instagram, bo tam jednak wiecie, bo na TikToku, żeby coś nagrać, to musi to być takie bardziej pracochłonne niż rzucenie na Instagram. Także zapraszam Was tam. Kremy, rozetki są też tak samo z masło plus mleko skondensowane. Tak jakby z tego tynku. O, spadło mi, ale dobra, w dobrym miejscu spadło, więc jeszcze możemy to dodać. No i teraz już będzie spoko, mi się podoba. Tutaj nad makaronikiem on taki biedny sam, smutny stoi. Niech stoi taki biedny sam. I tutaj dam jeszcze tego i takie małe jeszcze tu powciskam, tylko tym razem już różowe, te mniejsze. Koniecznie złoto, a nawet różowe złoto, co Wy na to? Wiecie co, niestety muszę Was zmartwić, ale chyba nie zdążymy zrobić tortu z Arianą Grande teraz, ale ja sobie to tutaj zostawię, bo ja będę musiała zaraz wyjść i jak wrócę, to jeszcze raz zrobię live'a. Chyba, że teraz na szybko, ale no na szybko to szkoda, bo to się będę spieszyć, to nie zrobimy tego tak fajnie. I tutaj dam jeszcze rozetkę między te i między to. I co, spoko, nie? Czyli ja bym tutaj dodała jeszcze teraz posypki, już Wam pokazuję, jak to mam. Zabroziły? No. Ale to są te nowe czy stare? Nie, jeszcze to nie było. Dobra, i słuchajcie, ja bym dała. O, ta posypka mi pasuje. Co Wy na to? Jak tak patrzeć na ten tort, to myślę, że spoko. Jaka końcówka 8B i 1M? Coś złotego jeszcze Wam pokażę. O, albo ten. To jest moja lewa, a to jest moja prawa. Który? Lewy czy prawy? Lewa, prawa. Lewa. Dobra, dodajemy lewą. Bo tutaj są jeszcze bardziej złoto-miedziano, więc to... będzie pasować do całości. Dobra, także tutaj posypiemy. Jakąś drobnicę dodamy tutaj na boki, te kuleczki zwłaszcza. I serducha. Jest serduszko. Jakąś kulkę tutaj ciśniemy złotą. Kolejna złota. Różowe złoto. Dobra, i chyba wystarczy. A jak coś, to posypki są od Ani ze Słodkiego Bufetu. Bardzo Wam polecam, bo są już gotowe mieszanki, które są piękne. Wygląda to tak. Także bardzo Wam polecam też. Okej, i co? Teraz brokat. Nie wiem, czy ja bym tutaj dawała chlapki. Powiem Wam, że ja jestem zwolenniczką chlapek, ale kurczę, chyba tutaj bym ich nie dawała. Co Wy na to? Nie wiem, no brokat na pewno. Chociaż na górze może trochę chlapki na te makaronsy. Nie wiem, to najpierw w sumie bym dała... najpierw, brokat daję na końcu, więc... nie dawać chlapki też.
brokat, daj klapki. Kwiaty są jadalne? Nie, kwiaty nie są jadalne. Klapki delikatnie. Dzięki za kwiatuszki. Wystarczy, najlepszy Wiktor. Daj. Chyba więcej jest nam daj, więc jak chcecie, to dam. Okej. Okay. Tutaj mam już barwnik różowe złoto. Tutaj chyba mi wyparował spirytus, więc tylko muszę sobie go dolać. Dolewam tak, żeby to nie było za bardzo widoczne, bo nie wiem, czy banują te live'y, czy nie. No, mi się na razie nie zdarzyło. Ale lepiej uważać, nie? Czekajcie, bo mi się tu poklapało troszkę. Ścieram i dobra. I teraz mamy zrobiony na chlapki, więc chlapiemy tutaj na górze. Tak lekko po makaresku. Wiecie co? Jednak pasuje. Moim zdaniem lepiej to wygląda. I damy tutaj trochę na boku na ten napis. Żeby on też się tak fajnie mienił i pasował do całości. Dobra, jest naprawdę fajnie. I teraz brokacik. Różowy czy złoty? Który dać? Różowy. Paulina mówi, że różowy. Różowy czy złoty? O której będzie później live? Ja wrócę tutaj. Czekajcie, 12.30 mam. 12.30, 13. Koło 14.00. 14.30 może coś takiego. I do 16.00 musimy się później wyrobić, bo ja muszę, mam witrynkę. Różowy. Dobra, no to dajemy różowy. Wygląda to tak. Ok, więc no, nie zdążymy już tego z Arianą Grande, także ja sobie wszystko zostawię tutaj i jak ten, jak wrócę, to możecie tak koło 14.30 myślę się spodziewać, że będzie piękny ci smak. Malina, marakuja i mleczna czekolada. Będzie on w ogóle teraz w witrynce, ten smak. O, w ogóle później też skończymy sobie tort do witrynki, ale to... ale to ten, to później. Dobra, to życzę Wam miłego popołudnia i mam nadzieję do zobaczenia około 14.30. Pa!